byłem bardzo zaskoczony. Byłem zaskoczony pozytywnie tym, że ci młodzi twórcy, młodsi ode mnie o 20 lat, nie ilustrowali mojej książki. Bo rzeczywiście byłoby trudno, gdyby oni zrobili jakąś taką dokumentalną adaptację faceta, który jest cudzoziemcem i napisał książkę o ich kraju, to nie byłaby ich wypowiedź. Także oni nie służyli tej, nie zachowywali się jak jacyś służący tej książki, tylko napisali, sfilmowali swoją wersję. To jest taki Gotland alternatywny. Posuwają tę książkę dalej o kilka kroków, czasami o kilka przystanków, a czasami to już jest inna dzielnica. I muszę powiedzieć, że... Poczekajcie, sprawdzam, czy jest tam moja torba. To jest portal dokumentalny, więc tu obok jest życie. Ja muszę sprawdzać, czy tam jest moja torba ciągle. No właśnie. To film o tym, że nasze życie to jest pas. To jest po czesku bieżycy pas. Jezu, jak to będzie po polsku? Ja już myślę po czesku, jak mówię o Czechach. Pas, nie pas transmisyjny, tylko... Jak jest ten... w fabryce, ten pas, taśma. Jest to film o tym, że nasze życie to jest taśma produkcyjna i właściwie nie ma przed tym ucieczki. Celowo się zachowywałem tak jak autor nieżywy, bo najlepszy dla filmowców i dla ludzi teatru jest autor, który się nie wtrąca. Najlepszy jest martwy, ja się zachowywałem jak martwy. Przecież taki filmowiec to jest czytelnik. I ja dzięki temu miałem wielką okazję zobaczyć, co się działo w głowie moich czytelników, jak czytali książkę, z czym im się kojarzyły te tematy. I to tym bardziej dla mnie jest wzbogacające. Ale jak to wzbogaci państwa jako publiczność, to już wy sami musicie ocenić.